Policjant Daniel Śnieżyk szantażował księdza seks-taśmą? Zrobimy burdel z górnej półki. Miejsce, do którego będą przychodzić politycy, biznesmeni, służby i celebryci. Gwarancja pełnej dyskrecji. Dymanie topowych lasek. Zamontujemy w pokojach kamery i będziemy zbierać materiał na ludzi, potem ich szantażować. Trzeba wyjebać wszystkich sutenerów na Podkarpaciu. Największy cigan, bokser. U niego sieć burdeli. Cigan już chodzi do nas. Przeproś, to ci wybaczę. Nie wybaczysz, bo się pozamiatam. Nad ranem Dawid Kostecki popełnił samobójstwo w areszcie śledczym. Powiesił się na pętli z prześcieradła, leżąc pod kocem w łóżku. Żony masz? Mam. Zdradzasz ją? Co to za pytanie? Może propozycję? Policjant z zarządu w Rzeszowie, używając CBŚP, wykosił konkurencję sutenerów na Podkarpaciu i założył własny burdel. Doszło do korupcji kilkudziesięciu urzędników państwowych. Nagrano kilkudziesięciu polityków. To może wpłynąć na wynik najbliższych wyborów. Co pan za to chce? Reklama dźwignią handlu. A my musimy walczyć o klienta, dlatego weźmiemy udział w talent show! Co to pierdalasz, chuju jebany? Chuja się zdasz! I tak w końcu rzucimy się na ziemię jak psy. Panowie, wiecie, że my już nigdy nie będziemy musieli pracować? Idę po ciebie. Robicie CBŚ, CBA, ABW i SKW. Ja ciebie zniszczę. Próbuj. Załatwię go przez żonę, podstawię jej tajnego agenta, który ją przekręci przeciw mężowi. Poczekam, aż sama będziesz chciała. Kobiety uzależniają się od emocji. Kiedy agent uwiedzie ją, po kilku miesiącach romansu zrobi dla niego wszystko. A potem namówi ją do popełnienia przestępstwa. Dlaczego to robisz? Z miłości. Kobieta zachowująca się zalotnie 8 liter na K. Kurwa. 8 liter. To nie wiem.